przeszukali całą chałupę, córkę, która wtedy szła do szkoły, żona oczywiście też, córkę tornista przekopali cały, bo ona do podstawówki chodziła. Zachowywali się, powiedziałbym, tak sobie. No, ani przyjaźnie, ani zbyt brutalnie. No, emocje są, bo to jest poranne takie jakby najście, to jest niesympatyczne. Kolega, jak mówiłem, Maciejczyka, on tam miał jakieś materiały, które próbował gwałtownie utopić w kiblu, jak oni przyszli. No ja miałem pochowane, więc nie znaleźli nic. Oprócz takich no, książek, które właściwie już były prawie że dostępne, bo to był taki czas zluzowania troszeczkę. Ja tam miałem trochę poezji, takich powiedziałbym, no i to pozabierali mi. Później oczywiście poszło to na ognisko. Siedzieliśmy w areszcie cały czas, nie było żadnej rozprawy, było cały czas śledztwo. Śledztwo było prowadzone, powiedziałbym, w stylu klasycznym, dobry i zły łóbek. Jeden przychodził, mówi, panie, ja się tu nudzę, wie pan, ja bym zamiast prowadzić poważne sprawy, to takimi pierdołami się zajmuję, no niech pan tu podpisze, tutaj, po co tak. A drugi przychodził, zakasował rękawy, stawał z tyłu i mówi, wiesz dlaczego są tutaj na olej napomalowane te ściany? Jeśli dam ci w mordę, to po prostu krew poleje się i łatwo będzie zmyć. I tak prowadzili śledztwo mniej więcej. Powiedzieli oczywiście, że córka nie skończy podstawówki. Powiedziałem, że sprzątacze to też są, sprzątaczki to też porządne stanowisko dla społeczeństwa na pewno, więc mówię, że sprzątaczka. Żona była nauczycielką wtedy już, z Politechniki zrezygnowała i powiedzieli, że ją wrzucą ze szkoły, bo nie może wrogi element uczyć. Także tego typu naciski były. W sumie nic nie zrobili, ale też żonę troszeczkę chroniono tam w szkole. No i do złamania, no, jak się dało złapać, to ten, oczywiście namawiali mnie też do współpracy, że nikt się nie dowie i tak dalej, i tak dalej. Wcześniej, no ja prowadziłem taki bardzo ważny projekt, fabrykę żeśmy robili dla Niemców i byłem głównym projektantem, jak już mówiłem, i wiele jakby rozwiązań miałem w głowie, jeszcze nie były na papierze. Oni koniecznie chcieli, żebym dokończył. Ja mówię, że nie ma sprawy. Jak mnie zwolnią, to proszę bardzo. No, i niestety, no nie, ale potem się dowiedziałem, że dyrektor Biblokwasu współpracował ściśle z SB, w związku z tym, no, na pewno to ten surdel. Więc nie było żadnych szans. No i potem dostałem zawiadomienie, że w związku z tym, że przez 3 miesiące nie stawiłem się do pracy, no to mnie zwolnili, bo jak ktoś do pracy nie chodzi przez 3 miesiące, to trzeba go zwolnić. Później całą sprawę dałem do sądu pracy oczywiście, nic nie wskurałem o przywrócenie do pracy. No i byłem bezrobotny, z wilczym biletem, bo próbowałem się zatrudnić w różnych miejscach i za każdym razem dostawałem odmowy, jeżeli nie tego samego dnia, to dzień później. I potem mi koledzy mówili, którzy, miałem takiego kolegę, który był w partii, powiedział, że po prostu jest telefon ze służb, że mają mnie nie przyjmować, że nie przyjmą mnie. I dopiero po iluś tam próbach w jednym przypadku mnie przyjęli w energochemię do pracy. Zdarzył się dobry taki element, dlatego że jak taki był obowiązek, zadzwonić do ostatniego zakładu pracy i oni zadzwonili do Biblokwasu, nie było naczelnego, a zastępca jego był porządnym człowiekiem, po prostu dał mi bardzo dobrą opinię przez telefon. Mnie przyjęli, a później już naciski były SB i powiedzieli, że jest przyjęty i nie. No i po prostu wtedy było okej. Okay.